Witam wszystkich serdecznie na moim kanale Rajzy w Nieznane. Jednocześnie przesyłam gorące pozdrowienia z kazachskiego stepu. Ostatnie kilka dni mojej wyprawy spędziłem na fajnej farmie Toksumak, która znajduje się pomiędzy Karagandą a Astaną. Jest tu właśnie taka fajna wieża, na którą sobie teraz spiąłem, bo widok jest super, po prostu wszędzie płasko. Oddali trochę góry, widać elegancko. No ale prawa ma się bardzo dobrze. Jestem już w trakcie prawie 50 dni. Przejechałem 5200 km na rowerze. Tutaj się na chwilę zatrzymałem, żeby odpocząć, zregenerować. I jutro ruszam dalej w trasę. W związku z tym, Irkutsk coraz bliżej, postanowiłem zrobić akcję pocztówka z Irkucka lub Władywostoku. Zachęcam Was do tego, aby wziąć w niej udział. Polega ona na tym, iż na moje konto wpłacacie dowolną kwotę pieniędzy, taką jaką używacie, uważacie za słuszną, tak żeby wystarczyło na kartkę pocztową, a to co będzie, to co zostanie, jakiś naddatek, to przeznaczę na realizację kolejnego mojego marzenia, które będę mógł zrealizować do Władywostoku, a mianowicie wypad do Korei lub Japonii. Zobaczymy. Jest możliwość kupienia biletów na samolot i to właśnie, jeśli udało się uzbierać jakąś dodatkową kasę, poszłoby właśnie na te bilety. Bo bardzo szczęśliwy, bo kolejne kraje odwiedzone, kolejne marzenie zrealizowane. A już z Władywostoku tam to już jest wrzut beretem. Także zachęcam do udziału w tej akcji. Wszystkie szczegóły są właśnie pod tym filmem na YouTubie oraz na moim profilu na Facebooku. Paweł Cewce, fan Pieczka, Rajzy w Nieznane. Zachęcam do wyczytania bloga Rajzy w Nieznane. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za wszystkie Wasze lajki, subskrypcje na YouTubie, za wszystkie komentarze, za to, że mnie motywujecie, żeby jechać dalej, za to, że jesteście ze mną i właśnie podziwiacie zdjęcia, czy tam moje przygody. Bardzo mnie to cieszy i motywuje do dalszej jazdy. Pocztówkę będę wysyłał z Irkucka albo Władywostoku, bo już teraz mogę powiedzieć, do Irkucka dojadę na pewno, do Władywostoku też. Wątpię, żeby coś się wydarzyło, co im przeszkodzi dojechaniu tamtych miast. No. Szczegóły, tak jak powiedziałem, Facebook, pod filmikiem na YouTubie. W razie czego możecie pisać do mnie. Zachęcam do udziału, kwota dowolna. Taką jaką uważacie za słuszną, możecie wesprzeć moją wyprawę. Jednocześnie otrzymacie pocztówkę. Także super, trzymajcie się. Jeszcze raz pozdrawiam z kazachskiego stepu. Naprawdę super widok i jedno najlepsze doświadczenie tego wyjazdu. Trzymajcie się ciepło. Do widzenia. Pa, pa.